I warto się nastawiać na relacje, a nie na wakacje. Ale relacje trzeba sprawdzić. A jeśli nie wychodzi, to się odpuszcza. Jak się nie rozmawia, to się nie sprawdza, jaka jest relacja. No ale jak się nie daje rozmawiać, to się nie rozmawia. Jak to się nie daje rozmawiać? Próbowałem z tobą porozmawiać. Kiedy próbowałeś ze mną porozmawiać? Rozmawialiśmy ze sobą. O dupie Marynie. To widocznie ta relacja nie miała sensu i dobrze, że się tak skończyło. To po co mnie wybrałeś? Po to, bo chciałem cię poznać. No i się przejechałem. Ale kiedy chciałeś mnie poznać? Tutaj, no zachowania, rozmawialiśmy. Czasem wystarczy nawet parę godzin, wiesz, masz pewne... Ale jakich parę godzin, człowieku? On ani razu mnie nie poprosił na rozmowę, odkąd mnie wybrał. Słuchaj, no, jakby każdy może z każdym nie rozmawiać. Nie dyskutuj ze mną, bo ja i tak zawsze, zazwyczaj mam rację. Słuchaj, współczuję ci w twoim wieku, żeby się tak zachowywać i nie chciałbym tak skończyć, bez kitu. Słucham? Współczuję ci, bo uważam, że jesteś niedojrzała. Masz jakiś kompleks tego, ile nie mam masz kompleksu, lat? Tylko uważam, że w wieku 30 lat nie chciałbym się tak zachowywać jak ty. Jak ja się zachowuję? Mówię prawdę, jestem szczera, ja tutaj przyszłam kogoś poznać. I masz mega ciężki charakter i dlatego może nie możesz sobie znaleźć faceta tutaj i poza willą. Ona musi mieć ostatnie zdanie, ona jest idealna, ona wszystko wie i w ogóle żadnych wad nie ma. Każdy inaczej podchodzi do relacji i inaczej ją rozwija, rozumiesz? Ty może oczekujesz faceta, który właśnie będzie za tobą, nie wiem, nie biegał, ale jakoś cię adorował. Ja... Co ty pierdolisz, człowieku? Ani razu nie podszedłeś do mnie przez 3 dni, żeby spędzić ze mną ale nie nawet minutę. Nie o tym do ciebie mówię, kobito. Ale ja mówię o tym i to jest wystarczający argument, żebyś się już więcej do mnie nie odzywał i nie marnował ani jednej to minuty, mnie nie zaczepiaj tutaj i nie kieruj jakiś dziwny tekst w moją stronę. To nie patrz się na mnie i też nie komentuj. Kurwa, działasz na mnie jak płachta na byka bez no kitu. No i dobrze, bo mam do tego prawo, bo ja twojego czasu nie zmarnowałam. Ty sobie robiłeś swoje, a ja na ciebie czekałam. No nie, no głupota, już się tak wkurzyłem. Kurwa mać. Powiedz mi, czy nie mogę sobie też kogoś tu znaleźć, jeśli ty mi nie pasujesz? Ale ty mnie nie poznałeś, bo nie spędzałeś ze mną czasu. On miał dość po prostu. Czego? No ciebie. Człowieku, czy ty kurwa nie rozumiesz? Dobra, bronisz kurwa solidarność kurwa, fajnie. Tylko to, co on zrobił, to jest kłamstwo, bo jak nie chcesz z kimś być, to ty wiesz to od samego początku. Jak można zmarnować komuś 3 dni życia w programie, który był jego marzeniem? Zmarnowałem 3 dni, po prostu królowa, teraz nie wiem, jak to nadrobi. Czuję się oszukana, jesteś idiotą, przyszedłeś się tu kurwa lansować i ktokolwiek tu nie przyjdzie, to i tak nie sparujesz się z tą osobą, bo ty nie potrafisz robić takich rzeczy. Ale wiesz co, nieważne kto przyjdzie, to też kurwa ci nie wyjdzie, bo masz taki kurwa charakter, że będę współczuł do końca życia, każdemu kolejnemu. Co, ja przyszłam szukać miłości, a nie wpierdalać kanapki, no. Czasem naprawdę lepiej się zamknąć i kurde, po prostu zakończyć temat, ale ona nie, ona musi dowalić, musi pokazać swoją wyższość, której ja kompletnie już nie widzę. Nie no, szkoda gadać w ogóle. Naprawdę nie mam siły na to. Dlaczego mnie ludzie nie wywalili stąd? Dlaczego wszyscy kłamią? Po prostu pękłam już całkowicie. Ten dzień był dla mnie bardzo ciężki. To jest jakiś... no to jest komedia. To jest czarna komedia, co się tutaj dzieje, naprawdę. To jak ugłaskałam po głowie, to ja się do niego przytulałam. Wiem, Warka, ja nie wiem. Nie... To ja mu dawałam czas, to ja mu dawałam przestrzeń. Adam zrzucił całą winę na mój ciężki charakter. I jest mi przykro, że nikt nie przyznał mi racji na głos przy nim. Ja po prostu naprawdę